Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczba logarytm podstawy 10 z 6 jest równa. Zobaczmy, jak tutaj nie ma podstawy, to znaczy, że podstawie jest zawsze 10. Czyli na przykład logarytm bez podstawy z 6 to jest to samo co logarytm o podstawie 10 z 6. Taka się przyjęła reguła. No i teraz zobaczmy, które wyrażenie będzie tutaj pasowało. Od razu może powiem, prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. Dlaczego? Jak mamy dodawanie logarytmów o tej samej podstawie, czyli o podstawie 10, to dodawanie logarytmów przechodzi w mnożenie, czyli logarytm o podstawie 10 z 2 dodać logarytm o podstawie 10 z 3 przychodzi nam w logarytm o podstawie 10 z 2 razy 3. Czyli dodawanie przychodzi w mnożenie liczb logarytmowanych, czyli to jest po prostu logarytm o podstawie 10 z 6, czyli no, odpowiedź C pasuje.